Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarium. Poprzednie moje webinaria były poświęcone Chile i Islandii w ramach programu Geofizyka dla Każdego. To były takie, powiedzmy, miejsca dosyć egzotyczne, dosyć oczywiście fascynujące, między innymi dzięki swojej egzotyce. A na to webinarium postanowiłem przyjrzeć się miejscu, które jest, wydaje mi się, dużo łatwiej dostępne niż Islandia albo Chile. I ma zupełnie inny charakter. Nie będziemy dzisiaj pochylać się nad lodowcami położonymi w niedostępnych dolinach albo pustymi, czarnymi plażami, tylko spojrzymy na zupełnie współczesne, żyjące miasto i to, w jaki sposób ono interaguje z naturą, która je otacza. Jednak zanim przejdę do właściwej prelekcji, chciałbym zaproponować Państwu mały, bardzo mały konkurs bez nagrody. Tytuł tego webinarium, Sztokholm, miasto moich geograficznych marzeń, jest pewnym nawiązaniem literackim i zapraszam Państwa do odgadywania w komentarzach, do czego nawiązałem, nadając webinarium taki tytuł. I na koniec, na sam koniec webinarium spojrzymy, czy może komuś z Państwa, czy na Facebooku, czy na transmisji udało się odgadnąć i oczywiście zdradzę odpowiedź. Najpierw kilka słów wprowadzenia w ogóle o Sztokholmie. Myślę, że osoby, które pamiętają lekcje geografii, wiedzą, że jest to stolica Szwecji, miasto położone w środkowej części tego kraju, około 500 km w linii prostej od Gdańska, stosunkowo niedaleko. Można się tam dostać oczywiście samolotem, ale również promem z Polski. Jest, jak wspomniałem, dużo bardziej dostępne niż na przykład Islandia. Jest to też największe miasto tego kraju, założone w okolicach XI-XII wieku. Tradycyjnie przyjmuje się w 1252, natomiast archeologowie wskazują, że nawet w roku 1000 były tutaj już ślady takiego trwałego osadnictwa. Dzisiaj miasto wraz ze swoim otoczeniem liczy sobie około 1,5 miliona mieszkańców, trochę powyżej, i jego dwoma najsłynniejszymi obiektami architektonicznymi, najbardziej rozpoznawalnymi, są Ratusz Miejski, który widzimy na tym górnym zdjęciu. To jest siedziba władz miasta, ale również miejsce, gdzie odbywają się bankiety noblowskie. Więc to już mamy pierwsze naukowe nawiązanie dzisiejszego dnia. A poniżej jest Globen. To jest arena sportowa, arena widowiskowa, która dosłownie kilka miesięcy temu przestała być największą sferyczną konstrukcją świata, bo budowla w Stanach Zjednoczonych została ukończona i jest większą sferyczną konstrukcją, więc to jest druga największa sferyczna budowla na świecie. I przechodząc już do geografii, geologii, te warunki właśnie geologiczne, które w Sztokholmie występują, są dla niego ważne w takiej największej skali. Te wyspy i doliny i zatoki, które możemy obserwować na takim spojrzeniu satelitarnym, które wyciągnąłem z programu Google Earth, pokazują nam, że te zatoki i cieśniny układają się mniej więcej mamy do czynienia z prostymi liniami, które się spotykają i przecinają. I te linie podążają za liniami uskoków i szczelin, które są obecne w skałach. Skały te są bardzo stare. W Sztokholmie, jak i w znacznej części Skandynawii, to są geologicznie bardzo stare skały i wskutek działalności lodowca, o której jeszcze sobie powiemy, w tym mieście stosunkowo nieduża, stosunkowo cienka jest warstwa skał osadowych. W wielu miejscach można właśnie tę skałę macierzystą zobaczyć i tę strukturę skalną, tektoniczną wręcz obserwować właśnie w skali mapy całego miasta. Przykładami tych tektonicznych
tektonicznych obiektów topograficznych są też wysokie klify, które się w mieście zdarzają. Tutaj po prawej stronie widzimy muzeum fotograficzne w tym ceglanym budynku, które znajduje się u podnóża wysokiego kamiennego klifu, którego właśnie obecność jest konsekwencją tych struktur tektonicznych. I to jest zdjęcie wykonane właściwie w samym centrum miasta. Natomiast zdjęcie po lewej stronie już pochodzi z miejsca oddalonego od centrum, z jednej z tych właśnie zatok, które wskazałem strzałkami na poprzednim slajdzie. Tak wyglądają, powiedzmy, z lotu człowieka, to złe słowo, ale z poziomu obserwatora pieszego właśnie te tektoniczne doliny. I podłoże skalne, które znajduje się w rejonie Sztokholmu, to są przede wszystkim skały granitowe oraz gnejs, skały magmowe. Są to skały, które mają pośród swoich wielu charakterystyk, są one bardzo mocne i twarde, co sprawiło, że historycznie stały się, były, służyły jako bardzo dobry fundament pod budowle, które ludzie sobie tutaj stawiali. To na przykład na prawym zdjęciu mamy kontrast pomiędzy budynkami jeszcze z XVIII wieku, budowanych właśnie na tych wychodniach skalnych i budowlach z XX wieku, które już są bardziej współcześnie wybudowane tak, żeby parter budynku był na poziomie ulicy. I oprócz tego, że one są mocne, o czym też za chwilę wspomnę, są to też skały bardzo ciemne, bardzo ciemnoszare, czarne. I z uwagi na to, że są najłatwiej dostępnymi skałami w tym regionie, używa się ich do posypywania chodników piaskiem i żwirem w zimie. Tak jak i w Polsce posypuje się chodniki piaskiem, tak żebyśmy nie ślizgali się na lodzie, wychodząc na dwór zimą. No, tak samo czyni się w Sztokholmie, natomiast ponieważ tam skałą, która jest najlepiej dostępna, jest granit, to on jest mielony, rozrzucany na chodnikach tych właśnie lodowych i z powodu tego, że te ziarna są większe niż te, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. Jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest taki po prostu piasek rozsypany na ulicę, tam to jest taki bardzo drobny żwir, to w okresie zimowym w przedpokojach wszystkich mieszkańców Sztokholmu po prostu jest mnóstwo czarnych kamyczków, czarnych kawałków żwiru. Te skały, jak już wspomniałem, mamy cienką warstwę gleby, która została usunięta z powodu działalności lodowca, który stosunkowo niedawno w geologicznej skali ustąpił z obszaru Sztokholmu. Nie było zbyt dużo czasu, żeby te gleby zdążyły się uformować, żeby skały osadowe zdążyły się na powierzchni wytworzyć, więc w całym mieście bardzo łatwo jest dostrzec wychodnie tych właśnie skał, które w Sztokholmie dominują, i te wychodnie są bardzo często są dotknięte przez działalność lodowca. Najczęściej to widać w postaci rys takich wyżłobionych w powierzchni, tak zaokrąglonych skał, rys, które są właśnie świadectwem tego, że nad tą skałą przemieścił się lodowiec i materiałem skalnym, który był w nim zawarty, wyżłobił takie rysy obok wygładzenia takiej skały. I jest też wiele miejsc, w których to ludzie z powodów architektonicznych, inżynieryjnych byli zmuszeni te skały w jakiś sposób usuwać. I wtedy też mamy do czynienia z wychodniami, które jednak są już dużo mniej naturalne w swej naturze, tylko po prostu są spowodowane przez działalność człowieka. I te skały granitowe są mocne, bardzo wytrzymałe, co sprawia, że są świetne, żeby budować w nich tunele. I tak też w Sztokholmie mamy metro. Metro w Sztokholmie jest najbardziej znane z tego, że na każdej stacji można znaleźć jakieś dzieła sztuki.
mniej lub bardziej abstrakcyjne, mniej lub bardziej nowoczesne, ale no jest to taki punkt honoru miasta, że na ich stacjach metra jest bardzo dużo sztuki i tak czasami się reklamują, no, że metro w Sztokholmie to jest najdłuższa na świecie galeria sztuki. Natomiast każdy, kto nawet ma przelotne zainteresowanie geologią, jak tylko znajdzie się na jakiejś sztokholmskiej stacji metra, od razu jego i jej wzrok przykuwają ściany tychże stacji, ponieważ są to ściany wydrążone właśnie w tym granicie i bardzo często nie obłożone żadnymi kafelkami, nie obłożone ceramiką. Czasami są pomalowane w artystyczny sposób, ale czasami zupełnie nie. I można obserwować sobie, czekając na metro, można obserwować właśnie formację skalną, można patrzeć na ten granit z bliska, na to, jak on wygląda w głębi, jak wydrążymy kawałek tunelu w tym granicie i jak on wygląda tam pod spodem, a nie na powierzchni Ziemi. I to były warunki uwarunkowania geologiczne, które są bardzo kluczowe dla Sztokholmu. I drugim czynnikiem, który jest bardzo kluczowym dla Sztokholmu, będzie podnoszenie izostatyczne. To na razie rzucam ten termin, być może spotkaliście się Państwo z nim w czasie szkoły czy studiów. Oczywiście za niedługo wszystko wytłumaczę, ale zacznę od kontekstu historycznego. Jezioro Mälaren w Szwecji, położone w środkowej Szwecji, tam gdzie Sztokholm, już we wczesnym średniowieczu to był dosyć ważny ośrodek osadniczy. Tam było bardzo, oczywiście jak na standardy średniowiecznej Skandynawii, dosyć gęsto zaludniony obszar, na którym prowadzono różnorodną działalność gospodarczą, między innymi trochę górnictwa, trochę rolnictwa, i ci ludzie, którzy tam mieszkali, handlowali z innymi regionami Europy, zwłaszcza basenem Morza Bałtyckiego, poprzez podróże morskie. Byli w stanie załadować swoje towary na statki na jeziorze Mälaren, które wtedy było dobrze połączone z Morzem Bałtyckim, i pływali sobie tymi statkami łatwo z jeziora na morze. Natomiast wskutek procesu podnoszenia izostatycznego kontakt jeziora Mälaren z morzem się z czasem zmniejszał. Kolejne przesmyki były odcinane przez to, że ląd się podnosił, i w pewnym momencie, w około właśnie XI-XII wieku, doszło do sytuacji, w której pozostał tylko jeden rzeczywiście użyteczny, jeden, tylko jedna użyteczna droga pomiędzy jeziorem Mälaren a Morzem Bałtyckim. I dokładnie w tym miejscu powstało miasto Sztokholm. I teraz, jak działa podnoszenie izostatyczne i o czym ja właśnie tak naprawdę opowiedziałem. Przed nadejściem, przed nasunięciem się lodowca na teren Skandynawii, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, jak tutaj na pierwszym bloku tego diagramu. Mamy sztywną skorupę ziemską, która spoczywa na elastycznej astenosferze położonej pod skorupą ziemską. Astenosfera to jest ta warstwa płaszcza, która jest do pewnego stopnia elastyczna, i dzięki niej możliwe są różne ruchy skorupy ziemskiej. I kiedy wraz z nadejściem epoki lodowcowej lądolód, który wytworzył się na obszarze Skandynawii, rozrósł się, pokrył większość albo i całość Półwyspu Skandynawskiego, sięgnął też aż do Polski. I jego obecność to była kilkukilometrowa warstwa lodu, która miała bardzo dużą masę. To był nacisk, to była masa, która naciskała na tę część skorupy ziemskiej, na której się znalazła, ten lodowiec. A że astenosfera jest do pewnego stopnia elastyczna, to do pewnego stopnia się skompresowała i ten fragment skorupy ziemskiej przykryty lądolodem wcisnął się w głąb. Następnie lodowiec ustąpił, i co się wtedy stało? Ta astenosfera, która została trochę skompresowana, te siły, które na nią naciskają, one jakby nigdzie sobie nie poszły.
I jak to w naturze bywa, układ astenosfery i naciskającej na nią skorupy ziemskiej dąży do pewnej równowagi. I w związku z tym te siły, które utrzymywały skorupę ziemską na tej wysokości wraz z lądolodem, kiedy ustąpił ten lądolód, te siły zaczęły wypychać ten fragment skorupy ziemskiej ku górze. Tuż po ustąpieniu lodowca, oczywiście lądolodu, cała woda, która była w nim zgromadzona, musiała gdzieś się znaleźć, podniósł się poziom mórz, poziom oceanów. I przez pewien czas duża część obszaru, który teraz jest Sztokholmem i innych fragmentów Skandynawii, była zalana przez morze. Po prostu było to jedno morze wraz z Morzem Bałtyckim. Ale w miarę podnoszenia się tego lądu, coraz to kolejne wzgórza, czy pagórki, czy wysoczyzny były wynoszone ponad poziom morza, aż do momentu, kiedy w dzisiejszych czasach, na przykład te jeziora, które się znajdują na tym obszarze, właśnie wcześniej pokrytym lądolodem, zostały wyniesione ponad poziom morza i teraz funkcjonują już jako jeziora zasilane z rzek i z opadów, a nie jako zatoki morskie. To można zobaczyć już konkretnie na mapach na tym slajdzie. 3000 lat przed naszą erą sytuacja w regionie Sztokholmu wyglądała tak jak na tej mapie z lewej strony. Te pomarańczowe plamy to jest obszar lądu w owym czasie. Ciemno-niebieski obszar to jest tam, gdzie dzisiaj jest Morze Bałtyckie. Natomiast jasno-niebieski obszar to jest to, co dzisiaj jest lądem, ale wtedy znajdowało się pod wodą. Mamy tutaj czerwony prostokąt, który obejmuje mniej więcej, gdzie jest obecnie Sztokholm. No i wtedy Sztokholmu właściwie nie było. Wszystko znajdowało się pod wodą, ale w miarę wynoszenia tego obszaru ku górze, coraz większe części się wysuwały nad wodę. Jest to proces, który zachodzi w tempie z geologicznego punktu widzenia, w tempie błyskawicznym, a z punktu widzenia naszego ludzkiego, w tempie wolnym, ale zauważalnym zdecydowanie. Na tych dwóch mapach z prawej strony możemy obserwować z kolei zmianę linii brzegowej w Śródmieściu w latach od 1300 do 1980. Ten ciemnozielony fragment na lewej mapie to jest linia brzegowa w roku 1300. Mamy kilka tych wysp i przez następne 200 lat te wyspy i ten obszar wokół rozrósł się aż do tego obszaru oznaczonego jasnozielonym kolorem. Tutaj oprócz samego wynoszenia izostatycznego w samym centrum miasta ludzie również, powiedzmy, pomogli trochę naturze, zrzucając do morza bardzo dużo różnych rzeczy, gruzu, odpadów, dzięki co też pomagało tym wyspom, tym obszarom rosnąć. I później przez kolejne 400, niemal ponad 400 lat te wyspy, które mieliśmy w 1500 roku, rozrosły się jeszcze bardziej. I tam, gdzie w 1300, na przykład w północnej części tych map, mamy dwie ciemnozielone wyspy, to już we współczesnych czasach mamy po prostu ciągły kawałek lądu, zabudowany gęsto budowlami z różnych epok historycznych, i tak właśnie to działa. Jezioro Mälaren jest w dzisiejszych czasach już oddzielone od Morza Bałtyckiego, jest jeziorem słodkowodnym i ten przesmyk, przez który woda jeziora Mälaren przedostaje się do Jeziora Bałtyckiego, znajduje się, to jest to zdjęcie lotnicze, zaczerpnięte akurat z Wikipedii, bo niestety nie miałem okazji wykonać osobiście takiego zdjęcia. Te dwa strumienie to jest właśnie to miejsce, gdzie ta woda przelewa się
do morza, a ten budynek to jest budynek parlamentu szwedzkiego, który został właśnie wybudowany na tej wyspie pomiędzy morzem i jeziorem. Podnoszenie izostatyczne oczywiście jest procesem, który trwa do dziś. W dzisiejszych czasach jest on oczywiście znacznie wolniejszy niż historycznie. Mówimy tutaj o skali kilku milimetrów rocznie, czyli no rzeczywiście niezbyt dużo, 5-6 mm rocznie. Znowu w skali geologicznej bardzo szybki proces. W skali obserwowanej przez nas ludzi, geodeci są w stanie to obserwować, to śledzić. No natomiast tak w codziennym życiu to nie przeszkadza. Dopóki nie spojrzymy rzeczywiście na skalę kilkudziesięcioletnią wręcz, czy mniej niż jednego wieku, mamy w śródmieściu Sztokholmu znajduje się Keja, bardzo popularna, bardzo intensywnie wykorzystywana przez statki pływające po regionalnych archipelagach. W pewnym momencie na początku XXI wieku, wskutek właśnie podnoszenia izostatycznego, ta keja wybudowana kilkadziesięcioleci wcześniej po prostu stała się zbyt wysoka, żeby statki już mogły do niej zawijać, jej fundamenty zaczęły być widoczne w momencie odpływu, jej fundamenty zaczynały być odsłonięte i wtedy no, władze miasta stwierdziły, że to już staje się powoli zagrożeniem dla tego obiektu, dla żeglugi, i zadecydowano o rozszerzeniu i obniżeniu tej KI. I na zdjęciu po prawej stronie może Państwo są w stanie zauważyć, że od statku wjedzie ten trap na keję i dalej są coraz to kolejne poziomy, takie schody wspinające się ku górze. Te wszystkie schody są właśnie konieczne do tego, żeby ten poziom ulicy miasta, który został ustanowiony znów wiele dziesięcioleci temu, można było połączyć z poziomem Kei, który dzisiaj musi być niższy. Sztokholm jest więc miastem na archipelagu, dynamicznie żyjącym geologicznie, ale wciąż na archipelagu. Jest jeden z przydomków Sztokholmu, który myślę, Sztokholmianie sobie sami nadali. To jest Wenecja Północy. I w istocie można zaakceptować, że to nie jest wyłącznie slogan reklamowy. Rzeczywiście z kanałów, wybrzeży i zatok jest w tym mieście naprawdę bardzo dużo. A to, że miasto jest rozłożone na wielu wyspach, oznacza, że długość wybrzeża, jakby sumaryczna, jak zaczniemy liczyć sobie obwody wszystkich tych wysp i półwyspów, jest bardzo duża, bardzo zawsze jest łatwo być gdzieś w pobliżu wody. I te wybrzeża są zagospodarowywane w bardzo różny sposób, bardzo często zależny od ich kształtu geograficznego. W miejscach, gdzie wybrzeże jest niskie czy płaskie, łatwe do zabudowy, powstają bulwary, tak jak na przykład ten nowoczesny, bardzo współcześnie wybudowany bulwar na lewym zdjęciu. Ale nie wszędzie jest tak prosto. I są na przykład miejsca tak jak ta historyczna wyspa na prawym dolnym zdjęciu, która jest wystającym z morza skalną wyspą i byłoby bardzo trudno cokolwiek na niej wybudować poza tym, co już tam jest. Byłoby bardzo trudno wybudować jakieś bulwary czy nabrzeża na tym brzegu, więc pozostaje on stosunkowo dziki i taka naprzemienność wybrzeży, które są stosunkowo dzikie i wybrzeży, które są bardzo intensywnie przez ludzi zagospodarowane, co jest cechą charakterystyczną Sztokholmu, która jest, wydaje mi się, bardzo warta, jest bardzo doceniana przez mieszkańców tego miasta, którzy mają zawsze bliski kontakt z naturą, bo nie trzeba odchodzić daleko, żeby zobaczyć kawałek tej natury, która jest, nie mogę powiedzieć dzika, no bo jednak jesteśmy w centrum miasta, te obszary są do pewnego stopnia kultywowane, ale to nie są elegancko przycięte parki, oczywiście elegancko przycięte parki miejskie też w Sztokholmie istnieją,
ale łatwo też natknąć się na miejsca, w których rzeczywiście mamy po prostu niedostępną wychodnię skalną, pokrytą mchem, na której rośnie kilka świerków i coś takiego nawet stosunkowo blisko centrum miasta nie jest wcale dziwne. A to, że w mieście mamy tak dużo wybrzeży, oznacza też, że mamy też bardzo bliski kontakt z wodą. W Sztokholmie statki, promy, łodzie, żaglówki są powszechne. W mieście istnieją tramwaje wodne, tramwaje to jest powiedzmy no, duże słowo, ale tak się chyba mówi po polsku. Tramwaje wodne, no, takie małe statki, promy, które krążą po wyznaczonych trasach po mieście. Można kupić bilet, tak jak na autobus, wsiąść sobie na statek i przepłynąć w jakiś inny punkt miasta, bo są takie miejsca, gdzie jest to o wiele łatwiejsze i wygodniejsze niż jeździć naokoło jakiegoś półwyspu albo przez most na inną wyspę autobusem. Oznacza to też, że w bardzo wielu miejscach w Sztokholmie znajdują się keje dla motorówek i żaglówek, nie tylko w strefach jakichś turystycznych albo w wyznaczonych portach, tylko nawet w stosunkowo blisko osiedla mieszkaniowego czy jakichś biur. Można znaleźć miejsce, gdzie można motorówkę zaparkować, i ja tu od razu muszę zaznaczyć, że to nie znaczy, że wszyscy sztokholmianie pływają motorówkami. Niestety tak nie jest. Wciąż posiadanie łodzi jest raczej wyjątkiem niż regułą. Większość ludzi jednak wciąż porusza się samochodami, autobusami i metrem. Natomiast życie na motorówce w Sztokholmie absolutnie jest możliwe, jeżeli tylko ma się taką łódź i szczęście do tego, żeby mieszkać i pracować blisko wody. I oprócz tego chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na relację, jaką planowanie miejskie w Sztokholmie ma z topografią. Opisałem bardzo długo, mówiłem o geologii, o tych twardych skałach, o niedostępnych wyspach. Czy to miało jakikolwiek wpływ na planowanie miejskie? Czy to sprawiało, że ludzie decydowali, gdzie stawiać budowle, a gdzie tego unikać? No więc odpowiedź brzmi i tak, i nie. I historycznie w wielu dzielnicach miasta decydowano się na siatkę ulic prostokątną, taką, jaka była uznana za nowoczesną w latach, na przykład w XIX wieku, często bez zwracania zbyt dużej uwagi na topografię, czyli rysowano tę siatkę ulic po prostu w poprzek wzgórza, jeżeli już się nie było to wzgórze zbyt dramatycznie wysokie i zbyt strome, czego konsekwencją jest to, że mamy w Sztokholmie bardzo wiele miejsc, gdzie możemy wykonać taką oto fotografię, jak tutaj z lewej strony, że cała droga przez pewien czas opada, następnie się wypłaszcza, następnie znów się unosi. Cały czas podążając bardzo równo po prostej linii, i inne ulice przecinają ją pod prostymi kątami i również są w taki sposób. Obniżają się i podwyższają, co oczywiście jest niezwykle malownicze dla turystów. Trochę bardziej problematyczne dla ludzi, którzy mają problemy z poruszaniem. Ale tak wyglądają właśnie te dzielnice, gdzie się decydowano na siatkę ulic prostokątną historycznie. Oczywiście istnieją tego wyjątki, bo są takie obiekty geograficzne, wokół których po prostu no, nie dało się tak po prostu przeciąć siatką ulic. I tym doskonałym przykładem jest Brunkebergsåsen. Jest to OZ, to jest z kolei formacja fluwioglacjalna, utworzona przez wody płynące pod lądolodem, kiedy on znajdował się nad tym obszarem, następnie wraz z wycofywaniem się, ustąpieniem lądolodu, pozostał długi grzbiet złożony z skał osadowych, piachów, glin, żwirów, które płynęły tym akurat tunelem pod lądolodem. Brunkebergsåsen ma bardzo strome zbocza i to oznaczało, że historycznie, kiedy planowano dzielnice wokół niego,
No, zadecydowano, że jednak nie damy rady aż tak dramatycznie przeciąć tego akurat wzgórza, i te dwie siatki ulic nieco są do siebie wybudowane pod kątem, i jakby punkt przegięcia tych ulic znajduje się właśnie na tym ozie. Z biegiem lat i rozwoju miasta ten oz został rozkopany i usunięty i wykorzystany jako materiał budowlany, bardzo dużo łatwo dostępnego materiału skalnego, natomiast w pewnych miejscach wciąż ta topografia stromego wzgórza pozostaje i na tutaj zdjęciu po prawej stronie jest takie właśnie miejsce, które robi według mnie bardzo duże wrażenie architektonicznie. Mamy tych kilka warstw budowli. Te schody prowadzą na szczyt ozu, natomiast w pewnym momencie stwierdzono, że takie chodzenie w górę, a potem w dół po drugiej stronie, no nie jest zbyt ekonomiczne, i po prostu wydrążono tunel przez sam środek tego oza i można ozu i można przejść sobie na poziomie gruntu. Natomiast w miarę rozwoju urbanistyki, w miarę zmian paradygmatu w planowaniu miasta w Szwecji w ogóle i w Sztokholmie również zaczęto zwracać uwagę na topografię miasta, zaczęto budować, planować osiedla i dzielnice tak, żeby nie robiły tego, co wcześniej, czyli żeby wykorzystywać te cechy terenu jako pewne wskazówki do tego, jak planować dane dzielnice miasta. Na mapie czerwone obszary to są obszary wysoko położone. I tutaj dzielnica Högerstensåsen jest położona na wzgórzu. I układ ulic tej dzielnicy jest taki niejako owalny, biegnący po obrysie tego właśnie wzgórza. Istnieje kilka ulic, które pozwalają stąd zjechać do niżej położonych obszarów. Natomiast nie mamy do czynienia z takim po prostu przebijaniem ulic przez wzgórza. Mamy osobną dzielnicę wybudowaną na szczycie wzgórza i osobno zaplanowane dzielnice u podnóża tego wzgórza, i krawędź tego wzgórza stanowi widoczną nawet w siatce ulic granicę pomiędzy kolejnymi dzielnicami. W innych przypadkach połączono dramatyczny czasami rzeźbę terenu z prawidłami modernizmu architektonicznego. W modernizmie, zwłaszcza powojennym, mówiło się, że należy rozdzielić ruch pieszy od ruchu kołowego, tak żeby samochody jeździły sobie na swoim poziomie miasta, a ludzie piesi chodzili na swoim poziomie miasta. I tutaj na tym zdjęciu po prawej widzimy właśnie w akcji tego typu planowanie z bardzo szeroką arterią komunikacyjną, kolejowo-drogową, puszczoną w dolinie, a za to bloki mieszkalne znajdują się na pobliskim kamiennym, wysokim wzgórzu, są połączone z innym osiedlem kładką. Jest to kładka, na którą nie trzeba wchodzić po schodach, tak jak na przykład na kładki warszawskie, bo z punktu widzenia tych osiedli ona jest położona na poziomie gruntu. No ale z punktu widzenia tej trasy poniżej, no jest to całkiem wysoko położona kładka, i tak udało się rozdzielić, uzyskać jednocześnie w sąsiedztwie swoim bardzo, bardzo ruchliwą arterię i spokojne osiedle mieszkaniowe. Na koniec wspomnę może o dwóch takich już bardziej ciekawostkach. Jedną jest ciekawostka, powiedzmy, instytucjonalna, jaką jest Narodowy Park Miejski, który w Sztokholmie został ustanowiony na obszarze oznaczonym tutaj na tej mapie z lewej strony. To jest pas ziemi, który się ciągnie od Śródmieścia, gdzie obejmuje wyspę Djurgården, na której przede wszystkim znajdują się muzea, i w tym słynne Muzeum Skansen. I ten pas ziemi, który się ciągnie na północ, obejmuje przede wszystkim obszary zielone, ale nie tylko, również obszary zabudowane. I uznano, że jest to obszar o dużej wartości naturalnej, dużej wartości historycznej, bo
Słowo Jurgorden oznacza dosłownie obszar dla zwierząt i to były historycznie pola, na których rodzina królewska Szwecji udawała się na polowania. Więc znajdują się tam też zabytki architektury, oprócz oczywiście tej natury. I zadecydowano, że ten obszar będzie obszarem chronionym, więc zostaną wprowadzone specjalne zasady budowania osiedli czy budowli nowych na tym terenie. I tak jakby mieszkając, znaczy w tych okolicach, akurat to jest okolica, tam Norra Djurgården to jest miejsce, gdzie się na przykład znajduje uniwersytet. Jest to bardzo ruchliwe miejsce, znajduje się tam stacja metra, niedaleko jest stacja kolei podmiejskiej, są parkingi, więc to jest taki krajobraz, który zupełnie nie przypomina tego, co nam się kojarzy z Parkiem Narodowym. Niemniej jest to obszar do pewnego stopnia chroniony i na uniwersytecie można na przykład zobaczyć takie widoki, jak tutaj na po prawej stronie. Mamy bardzo szerokie łąki, na których są posadzone drzewa. Ja osobiście nie mam wątpliwości, że to jest wszystko raczej kultywowane jak park miejski. Niemniej jest to park miejski narodowy, więc podlega innym zasadom niż inne parki w mieście i w tym kraju. A drugą ciekawostka wiąże się z tym, że Sztokholm leży na północy, leży daleko na północ od Warszawy, na tyle daleko, że zdarzają się tam już latem prawie że białe noce. Zim, tak, latem. I ponieważ jest na północy, to słońce bardzo często znajduje się nisko nad horyzontem. I szczególnie jesienią i wiosną, to słońce znajduje się nisko nad horyzontem w godzinach pracy. Więc każdego dnia doświadczamy tego, czego my w Warszawie doświadczamy, no może przez godzinę dziennie, jesienią, jak nam słońce świeci prosto w okno przez godzinę, no to w Sztokholmie potrafi świecić prosto w okno przez 2 godziny w środku dnia pracy. Dlatego też bardzo wiele budynków i historycznych, i zupełnie nowych, wyposażonych zostało w różnego rodzaju zasłony przeciwsłoneczne. To są takie narzędzia, które mi się osobiście zawsze kojarzyły raczej na przykład z Włochami, z obszarem śródziemnomorskim, gdzie się trzeba było chronić przed gorącym słońcem. No a tymczasem w Sztokholmie jest to zupełnie normalne, że mamy rolety, które nas chronią od tego słońca, nie dlatego, że jest tak gorąco, tylko po prostu dlatego, że uciążliwie nam świeci w oczy. I mój chyba ulubiony przykład tej technologii, tej adaptacji, to jest ten zielony budynek na lewym zdjęciu. To jest budynek Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Sztokholmskiego. Bardzo nowoczesna budowla i te kurtyny są sterowane automatycznie, kiedy odpowiedni czujnik odkrywa, że już jest wystarczająco jasno i ciepło, to automatyczne silniki opuszczają nam te rolety i okna się zasłaniają, a później jak już przestaje być taka konieczność, to te rolety podnoszą. Ma to swój dodatkowy walor taki, że w miesiącach, zwłaszcza letnich, można sterować też przepływem ciepła do izby budynku poprzez zamykanie tych rolet, kiedy na przykład jest za gorąco wewnątrz, to można opuścić te rolety, żeby zrobiło się trochę chłodniej, żeby trochę mniej energii zużywać na klimatyzację. Dziękuję w takim razie wszystkim Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że taka mało egzotyczna, mało dzika wersja geowgadki się Państwu podobała.